Jest z nami dzisiaj Jaćka, która nauczy nas rysować. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy rysować zwierzaki z kółek. Zobaczcie, mamy szablon, na którym jest 6 miejsc. Dzisiaj narysujemy 3 zwierzaki. Tak. Gotowe? Tak. Tak. Pierwszy zwierzak to będzie kot. Oooo. Dobra, słuchajcie, rysujemy najpierw uszy. Wykorzystujemy, pamiętajcie, 5 podstawowych kształtów i to będzie trójkąt. Trójkąt, okej. Okay. Tak. Czyli na zewnątrz koła na rysujemy. Zewnątrz koła trójkąty. Rysujemy trójkąt. Mhm. Drugi trójkąt jest nam potrzebny do nosa, ale robimy odwrotnie. Mhm. A, odwrotnie, dobra. Widzicie? Okay. Mam. Teraz proste kreski po bokach trójkąta jako wąsy. Mhm. Teraz robimy pyszczek i to są, zobaczcie... Ojejku, jakie słodkie! Dwie kreski. Okej. Okay. Ja bym chciała, żeby on spał, dlatego zrobimy mu zamknięte oczka. Mhm. I teraz wam pokażę, jak dorysować mu tułów. Zobaczcie. Na zewnątrz robię taką kuleczkę i robię tutaj ogon. Mhm. I na końcu łapki. Dwie łapki pod pyszkiem, które, zobaczcie, mają zaznaczone pazurki. Pierwszy zwierzak za nami. Świetne. Drugi, zrobimy krowę. O, krowa. Krowę. Zaczniemy od tego, że narysujemy rogi. Zobaczcie, takie dwa rogi na górze. Mhm. Dalej robimy rogi. Uszy. Dobra, jest gotowe. Zobaczcie, przez połowę naszego kółka robię taki pyszczek. Taki owalny kształt. O, owalny kształt. Mhm. I dwie kreski w środku. Mhm. I zobaczcie, robię ją lekko tak uśmiechniętą i oczy w postaci kropek. Zrobione. Okej, okay. I teraz dorysujemy jej tułów również. Będzie taka konkretna krowa. Konkretna. I domykamy na dole, robiąc nóżki i kopytka. Aha, już rozumiem. I na koniec wystarczy ogon z taką szczotką na końcu i mamy krowę. Okej, krowa gotowa, to jedziemy do trzeciego zwierzaka i zrobimy rybkę. To ja zaczynam, zobaczcie, z jednej strony robię taki dziubek. Linią lekko wygiętą oddzielamy pyszczek. Jest. Robię oczko i tu robię płetwę. Okej. Mhm. Na górze robię taką falę. Falę. Okej, okay. No i teraz dolna też będzie taka falowana linia. Aha. Dodajemy proszki jako proste linie. Aha, to proste. I ostatni element zewnętrzny to będzie ogon. Też dodamy linię. I na koniec, zobaczcie, dodajemy łuski w tej większej części. I tym sposobem, zobaczcie, narysowałyśmy 3 zwierzątka w kółkach. Ja mam gotowe, a wy? Znowu wykorzystując 5 podstawowych kształtów i kółko jako naszą bazę, stworzyłyśmy 3 różne zwierzątka. A jeżeli chcecie porysować z nami, to koniecznie wchodźcie na naszą stronę internetową My 3, a tam znajdziecie takie szablony i koniecznie chwalcie się swoimi pracami, więc wysyłajcie nam zdjęcia.